Światło słoneczne wpadało przez zasłonięte koronką okno do niewielkiej sypialni Ray'e Wilsona w jego skromnym domku kempingowym. Delikatne promienie słońca kontrastowały jednak bezpośrednio z ponurym nastrojem mieszkańca. Ray stał przed pełnowymiarowym lustrem w rogu sypialni, przyglądając się swojemu odbiciu, gdy zakładał marynarkę. Jego wyraz twarzy był smutny i ponury, ale z drugiej strony Ray nie pamiętał, kiedy ostatnio naprawdę się uśmiechał lub śmiał. Przez ostatnie dziesięć lat w jego życiu nie było nic wartego uśmiechu. Nie chciał nosić tego garnituru nie dlatego, że stracił dużo na wadze, więc garnitur wisiał teraz na jego wysokiej sylwetce bez odpowiedniego dopasowania, ale dlatego, że był to ten sam garnitur, który nosił na pogrzebie swojej żony dziesięć lat temu, a jego widok przywołał bolesne wspomnienia, które wolałby pozostać pogrzebane. Ale przygotowywał się do wyjścia z domu na kolejny dzień poszukiwania pracy i musiał się ładnie ubrać. Wczoraj w końcu udało mu się dostać na rozmowę kwalifikacyjną do znanej piekarni w centrum miasta, ale dział kadr odmówił mu pracy pomimo jego wieloletniego doświadczenia i bezkonkurencyjnych kwalifikacji. Mężczyzna powiedział: Jeśli naprawdę chcesz dostać pracę, może powinieneś bardziej się postarać, by ładniej wyglądać. Nie moglibyśmy cię zatrudnić, gdybyś tak wyglądał. Nie wygląda to dobrze dla naszego zakładu. Więc oto był, zakładając garnitur, mając nadzieję, że tym razem zrobi to różnicę, ponieważ naprawdę potrzebował pracy. Minął miesiąc bez pracy, a sytuacja zaczynała się pogarszać. Jeśli ten brak pracy utrzyma się przez kolejny miesiąc, nadejdzie głód, a życie spadnie o jeden stopień niżej. W tym momencie był zdesperowany. Można się zastanawiać, dlaczego życie Ray'e toczyło się tak szybko, że zaczął szukać pracy w wieku 65 lat. Cóż, Ray Wilson był kiedyś szczęśliwym człowiekiem. Nigdy nie był bogaty, ale czuł się wystarczająco dobrze. Wykonując swoją pasję z najpiękniejszą żoną u boku. Nie mieli dzieci, ale wiedli życie pełne zadowolenia. Jeśli chodzi o Reję, przez 45 lat pracował w piekarni sonnego jako główny piekarz. Był najlepszy i to zrozumiałe, ponieważ pieczenie było jedyną rzeczą, którą Rej umiał robić. Nie miał możliwości pójścia do U, więc w wieku 20 lat starał się o pracę w Sonny's S Bakery. Został zatrudniony i poświęcił się piekarni. W tym samym roku ożenił się z sali i zaczęli starać się o dzieci. To się nie udało, ale każdy inny aspekt ich życia się udał, więc byli zadowoleni. Wszystko układało się świetnie, aż trzynaście lat temu Sally zachorowała na rzadką odmianę raka. Rejs sprzedał dom i samochód, które udało mu się zdobyć dzięki pracy w piekarni, aby móc pozwolić sobie na leczenie i chemioterapię Sally. Przez trzy lata Sally dzielnie walczyła, ale dziesięć lat temu rak odebrał jej życie. Po śmierci Sally życie Ray'e drastycznie się zmieniło. Była jego najlepszą przyjaciółką, powierniczką, jedyną rodziną, jaką miał. Przeprowadził się do mobilnego domu i poświęcił cały swój czas i uwagę piekarni, pracując tak ciężko jak tylko mógł i biorąc tak wiele zmian, jak to tylko możliwe, ponieważ nie było nikogo, do kogo mógłby wrócić do domu. Praca w piekarni sprawiała, że wszystko było znośne. Ponieważ nie miał czasu myśleć o nieobecności sali aż do miesiąca temu. Poszedł do pracy jak zwykle tylko po to, by sani Williams, właściciel piekarni, wezwał go na bok i powiedział, że to będzie jego ostatni dzień w pracy. Najwyraźniej, firma budowlana pożądała ziemi, na której zbudowano piekarnię Sonnego i skontaktowała się z Sonnym, aby ją kupić. Początkowo Sani się nie zgodził, ale podnieśli stawkę i zaoferowali mu znaczną sumę pieniędzy, którą Sani przyjął. Powiedział. Że stara piekarnia zostanie zburzona w ciągu kilku dni i Rej musi odejść. To złamało mu serce. Piekarnia była jego domem i znał jej położenie jak własną kieszeń. Sani wręczył mu niewielką sumę pieniędzy i pożegnał się z nim. To był jego drugi poważny zawód po śmierci sali, a Rej płakał w niebogłosy po powrocie do domu. Rej spojrzał na siebie po raz ostatni w garniturze i odwrócił się od lustra. Wyszedł z domu w słoneczny poranek. Dzień dobry, pani Wilson, przywitał go z uśmiechem sąsiad. Wciąż szuka pan pracy? Tak. Powodzenia, pomachała i weszła do swojego domu. Powodzenia, pomyślał Rej, idąc drogą. Potrzebował dziś jego zdrowej dawki. Zawsze modlił się o długie życie, ale po ostatnich wydarzeniach nie chciał już nawet tego. Musiał tylko znaleźć pracę, która utrzyma go do końca jego dni i miał nadzieję, że ten koniec nadejdzie wkrótce. Nadszedł czas, by znów zobaczyć sali. Na tym świecie nie było już nic dla niego. Czy w niebie była piekarnia? Myśli Reje krążyły wszędzie, a gdy zbliżał się do wysokiej klasy mieszkalnej części miasta, wpadł na nowy pomysł. Od tygodni szukał pracy we wszystkich piekarniach i restauracjach fast food w mieście. Wszystkie mu odmawiały. Niektórzy grzecznie mówili, przykro nam, ale nie mamy teraz wolnych miejsc, mimo że na zewnątrz ich lokali wisiały plakaty z ofertami pracy. To bolało, ale Rej doceniał tę uprzejmość. Niektórzy nie zawracali sobie głowy łaskawością. Mówili mu, jesteś za stary na taką pracę. Potrzebujemy kogoś młodego i pełnego energii kogoś, kto wytrzyma upał w kuchni. Większość mówiła, że nie mamy już pożytku z kogoś z Twoim doświadczeniem. W naszej kuchni jest tak wiele technologii i sprzętu, które wykonają całą pracę, którą twierdzisz, że oferujesz. Nie potrzebujemy Cię. Frustrujące było wyrzucenie z pracy, gdy jest to jedyna rzecz, którą znasz od 45 lat. Ale to już nie czas na pasję, pomyślał Rej, zatrzymując się przed pierwszym domem w okolicy. To był czas na przetrwanie. Musiał zrobić to. Co konieczne, aby przetrwać, nawet jeśli nie było to pieczenie. Potrzebował pracy, jakakolwiek by ona nie była. Zadzwonił do drzwi i cofnął się, poprawiając krawat i mając nadzieję, że wygląda wystarczająco reprezentacyjnie. Od pogrzebu schudł ponad sto funtów i garnitur zwisał mu bezwładnie, ale był dobrej jakości. Drzwi otworzyły się i pojawiła się w nich kobieta z zaciekawionym spojrzeniem w oczach. Dzień dobry, czy my się znamy? Dzień dobry, pani. Rej ukłonił się lekko. Jestem, Rej, przepraszam, że pukam do pani drzwi tak wcześnie rano, ale szukam pracy. Potrzebuję pani kucharza, piekarza czy coś? Kobieta przez chwilę patrzyła na niego sceptycznie. Nie, gotuję i piekę dla siebie. Dziękuję. Cóż, warto było spróbować. Ja też sprzątam, powiedział Rej. Mogę. Przepraszam, kobieta uśmiechnęła się dobrodusznie. To tylko dom z trzema sypialniami, a my nawet nie mamy jeszcze dzieci. Ja też sprzątam. Naprawdę nie ma w czym pomóc. Przykro mi, ale może pan sprawdzić u mojego sąsiada. Nie czekając na odpowiedź cicho zamknęła drzwi. Serce reje zatrzepotało, gdy zszedł z ganku i podszedł do następnych drzwi. Ponownie zadzwonił do drzwi i tym razem mężczyzna wyjrzał. Drzwidasz zapytał, gdzie jest moje jedzenie? Nie, nie kreska, rej zmusił się do chichotu. Nazywam się rej i jestem. Jeśli nie jesteś doordasz, odsuń się od ganku, nie znam cię. Potrzebuję pracy, ponaglił rej. Potrafię gotować i piec, mogę też sprzątać, kosić trawniki, cokolwiek. Przykro mi, ale na razie nie potrzebuję żadnej z tych usług, powiedział łagodnie mężczyzna. Ale możesz sprawdzać dalej. Jestem pewien, że coś znajdziesz. Serce Reje pękło jeszcze bardziej, gdy drzwi zatrzasnęły mu się przed nosem. Wow, dlaczego zatrudnienie było tak rzadkie? Był gotów zrobić teraz wszystko. Rej pukał do każdych drzwi, prosząc o najprostsze prace w zamian za gotówkę. Ale wszyscy mu odmawiali. Dotarł do ostatniego domu w bloku i tym razem, gdy podszedł do drzwi. Nie miał nadziei. Ten dom był większy niż pozostałe i wyglądał bardziej luksusowo. Ktokolwiek tu mieszkał, musiał już zatrudnić wszystkich pracowników, których potrzebował do wykonania pracy. Zniechęcony Rej nacisnął dzwonek do drzwi i cofnął się. Przez szklane drzwi zauważył, że jego krawat jest przekrzywiony i szybko go poprawił. Gdy drzwi otworzyły się, ukazując młodą kobietę, która wyglądała na około 25 lat, spojrzała na niego protekcjonalnie. Dzień dobry, pani, przywitał się Rej. Nazywam się Rej. Nie obchodzi mnie, jak masz na imię, warknęła kobieta. Kim jesteś? Nie spodziewam się nikogo, więc czego chcesz? Rej odchrząknął. Przechodziłem obok i zauważyłem, że twój trawnik jest tak pełny i wymaga koszenia, więc zastanawiałem się, czy nie ma potrzeby. Przerwała z niegrzecznym przewróceniem oczami. Mamy profesjonalną firmę, która kousi dla nas trawnik, kiedy tego potrzebujemy, więc powinniśmy. Odmachała mu i zaczęła zamykać drzwi. Desperacja wzbierała w gardle Raye niczym żółć. Zrobię to za pięć dolarów, rzucił pospiesznie. Proszę. Kobieta zatrzymała się i ponownie wyjrzała. Pięć dolców. Tak, Rey natychmiast tego pożałował, ale było już za późno, by to cofnąć. Wiedział, że jeśli spróbuje ją podwyższyć, bez wahania zatrzaśnie drzwi. Kobieta spojrzała za nim na pewny trawnik i zapytała ponownie. Pięć dolców. Tak. Dobrze, skinęła głową. Pięć dolców. Ma pan kosiarkę? Spojrzała na niego z góry na dół, ponownie przewracając oczami. Oczywiście, że nie. Po prostu chodzisz i prosisz o koszenie trawników, mając nadzieję, że dom ma kosiarkę. Przepraszam panią. I bla bla bla. Podniosła rękę. Chwileczkę. W garażu mamy starą kosiarkę. Rej czekał na progu, podczas gdy ona przyniosła kosiarkę. Podała mu ją. Czy to zadziała? Jest stara i nie używamy jej, ponieważ profesjonalna firma kosząca wykonuje te prace za nas. Chcąc zarobić pięć dolarów, Rej włączył starą maszynę i skinął głową. Będzie działać. Dziękuję pani. Wykonaj dobrą robotę, powiedziała. Wchodząc do domu, albo będziemy mieli duży problem. Rej zabrał się do pracy, ostrożnie kosząc trawnik, aż trawa była wystarczająco niska i wyglądała dobrze. To było dużo pracy za pięć dolarów i wiedział, że to kradzież. Ale nie mógł winić za to nikogo poza sobą. To nie była wina kobiety, że był zdesperowany, więc był jej winien wykonanie świetnej roboty, niezależnie od niewielkiej zapłaty. Rej harował przez 90 minut pod słońcem, aż jego ubranie przykleiło się do pleców. Zdecydowanie wybrał zły dzień na założenie garnituru. Kiedy skończył kosić, usiadł na werandzie i starannie czyścił kosiarkę przez kolejne 30 minut, zanim zapukał do drzwi. Drzwi otworzyły się ponownie, ukazując kobietę. Skończyłem, powiedział Rej, chcąc zabrać pieniądze i wyjść. Był głodny i spragniony. Kobieta weszła na werandę i obejrzała trawnik. Uniosła brwi. W porządku. Zanim zapłacę, muszę sprawdzić tył. Tył zapytał Rej. Wpatrywała się w niego przez kilka sekund, po czym się roześmiała. Podwórko, oczywiście. Żołądek Reję się obniżył. Zgodziłem się tylko na trawnik z przodu. Nikt nie mówił nic o podwórku. Przepraszam, warknęła. Nikt też nie mówił nic o przednim. Założyłeś. Co? Rej nie mógł uwierzyć, jak bardzo przekręcała sytuację. Sam trawnik z przodu to za dużo jak na pięć dolców. Wyobraź sobie, że podwórko też. Przepraszam panią, ale zgodziłem się skosić tylko przedni trawnik za pięć dolców. Zapłać mi, żebym mógł odejść. Zapłacić? Potrząsnęła głową. Główno ci zapłacę, dopóki nie skosisz podwórka. Kiedy pracujesz, wykonaj kompletną robotę, zanim poprosisz o zapłatę. Więc co to będzie? Rej wpatrywał się w nią bez słowa nienawidząc swojego życia jeszcze bardziej. To była młoda dziewczyna, która próbowała go oszukać, bo wyczuła jego desperację. Co to będzie, staruszku? Niektórzy z nas mają prawdziwą pracę. Nie mogę stać tu z tobą cały dzień. To niesprawiedliwe, powiedział Rej. Cóż, boho. zaczęła wchodzić do domu. Opuść mój ganek zanim zadzwonię na policję. Rej zobaczył, że jego pięć dolców mignęło mu przed oczami, więc zrobił jedyną rzecz, jaką mógł zrobić, aby uratować sytuację. Zrobię to. Bierz się do roboty, powiedziała i zatrzasnęła mu drzwi przed nosem. W milczeniu Rej podniósł czystą kosiarkę i poszedł na podwórko. Z jego ust wyrwało się sapnięcie, gdy zobaczył, że tylny trawnik jest gęstszy niż przedni. Zamiast poddać się zmęczeniu, natychmiast zabrał się do pracy. Nie był zły na tę panią, uświadomił sobie Rej. Była młoda i z wiekiem nauczy się więcej o życiu. Gdyby nie przeznaczenie, prawdopodobnie miałby dziecko w jej wieku. Uwielbiał dzieci i chociaż nigdy nie pozwalał, by mu to przeszkadzało, było to bolesne, gdy on i Sali nie mogli mieć swojego. Ale jako szef kuchni w piekarni sądnego codziennie spotykał dzieci, a te spotkania zawsze go uszczęśliwiały, zwłaszcza mały C Mały C był chłopcem, którego poznał podczas wczesnych lat pracy w piekarni. Rej miał około 30 lat. Chłopiec miał tylko matkę, a ich rodzina z trudem utrzymywała się na powierzchni. Przywiązał się do małego C i zawsze z niecierpliwością czekał na jego codzienne krótkie wizyty. Przez pięć lat był związany z małym C, aż pewnego dnia chłopiec przestał przychodzić. Rej odwiedził chłopca i jego mamę, ale powiedziano mu, że nagle się wyprowadzili. Nigdy więcej nie zobaczył małego C. Nadal regularnie myślał o tym małym chłopcu i zastanawiał się, jak teraz wygląda jego życie. Życie było nieprzewidywalne, a rej sam zmienił się z łaski w trawę. Mógł mieć tylko nadzieję, że mały C, wraz z innymi dziećmi, radzi sobie dobrze i stawia czoła burzy życia. Po dwóch godzinach koszenia trawnika pozostała tylko mała trawka, ale Rej czuł, że wszystkie płyny w jego ciele wyparowały. Jeśli teraz nie napije się wody, umrze. Miał już zawroty głowy i wiedział, że to spragnienia. Był też głodny. Ale mógł to wytrzymać do czasu otrzymania zapłaty. Na razie musiał uzupełnić utraconą wodę w organizmie. Podszedł do rozsuwanych drzwi na podwórku i zapukał. Nie było odpowiedzi. Przez szybę widział dużą przestronną kuchnię po lewej stronie domu. Potrzebował tylko szklanki wody. I było dobrze. Rej zapukał ponownie. Proszę pani! Nie było odpowiedzi. Po kilku sekundach zastanawiania się nad swoimi działaniami, Rej pomyślał, że nie zaszkodzi wejść i przynieść sobie szklankę wody. Kuchnia była tuż obok. Nie musiał chodzić po całym domu i oglądać wszystkiego. Wszedł do kuchni, napił się wody i wyszedł. I tak właśnie zrobił. Rej otworzył drzwi i skierował się prosto do kuchni, odmawiając spojrzenia na cokolwiek innego. Wziął szklankę ze stojaków i trzymał ją pod otwartym kranem. Kiedy szklanka była pełna, napił się, czując, jak jego ciało wraca do normy po ugaszeniu pragnienia. Już miał oddać szklankę, gdy usłyszał kroki i w drzwiach kuchni pojawiła się kobieta. Jej oczy rozbłysły gniewem, gdy zobaczyła reję, a na jej twarzy pojawił się grymas. Co ty robisz w moim domu? Potrzebowałem szklanki wody. Rej podniósł pustą szklankę. Więc ja potrzebowałeś szklanki wody warknęła. Więc uznałeś za rozsądne wejść do mojego domu bez uprzedniego pytania Jesteś złodziejem? Tylko złodzieje włamują się do domu bez pozwolenia. Rej potrząsnął głową Nie, nie jestem złodziejem. Pukałem kilka razy, ale nie odpowiadałeś. Z za szyby widziałem kuchnię i pomyślałem, żeby wziąć szklankę wody i natychmiast wyjść. Przepraszam, ale strasznie chciało mi się pić i. Zamknij się, krzyknęła. Dość tych wymówek. Co mnie obchodzi, że chce ci się pić. Przyjechałeś tu do pracy. Myliłem się, pozwalając ci skosić trawnik. Gdybym nie zeszła na dół, ukradłbyś coś. Nie podoba mi się, że mnie pani wyzywa. Rej starał się zachować spokój, ale nigdy niczego nie ukradł i nie podobało mu się. Że został nazwany złodziejem. Nie próbowałem ci niczego ukraść. Przyszedłem tu tylko wykonać swoją pracę. Sapnęła, jakby Rej ją zaatakował. Wrzeszczysz na mnie. Wrzeszczysz. Proszę pani. To już przeradzało się w kłótnie, a Rej nie chciał żadnych problemów. Proszę, nie chcę żadnych problemów, powiedział. Odejdę teraz. Chcę, żebyś opuścił moją posiadłość, powiedziała, wychodząc za rajem przez przesuwane drzwi na podwórko. Mam jeszcze tylko kilka minut i będę kosił trawę, powiedział Rej. Nie, nie obchodzi mnie to. Chcę, żebyś wyszedł, powiedziała. Jesteś bezwstydnym złodziejem i nie czuję się przy tobie bezpiecznie. Wynoś się. Nagle do reje dotarło, co ta kobieta próbuje zrobić. Dobrze, powiedział. Wyjdę. Proszę, zapłać mi, to sobie pójdę. Zapłacić? Spojrzała na niego przelotnie, po czym wyciągnęła telefon. Dzwonię na policję. Rej wiedział, że został osaczony. A jeśli zadzwoniła na policję, nie wyglądało to dobrze. Wyglądało na to, że była jedyną osobą w mieszkaniu, a on wszedł bez jej pozwolenia. Nic z tego nie pomogłoby jego sprawie. Ostatnią rzeczą, jakiej chciał, było zajmowanie się sprawą policyjną z powodu pięciu dolców. Po raz ostatni spojrzał na kobietę, odwrócił się i wyszedł z domu. Kilka godzin po tym, jak rej wyszedł, czarne Audi wjechało do garażu domu. Wewnątrz samochodu znajdował się Craig, właściciel domu. Był odnoszącym sukcesy biznesmenem technologicznym, który podwoił swoje dochody w ciągu ostatnich dziesięciu lat i był teraz 34-letnim multimilionerem. Na siedzeniu pasażera siedziała jego żona, Diana, a na tylnym siedzeniu jego matka, Amy, z ich dwuletnią córką, Louisą. Craig i jego rodzina właśnie wrócili z wakacji i byli podekscytowani powrotem do domu. Jak dobrze wrócić do domu? zaśmiała się Diana, wyglądając przez okno. Mówisz, że nie tęsknisz za Włochami? zapytał Craig, wysiadając z samochodu. Ani trochę. Diana znów się roześmiała. Tęsknię za Włochami. Ale bardziej za domem. Craig wysiadł z samochodu i wyjął bagaże z bagażnika, podczas gdy Diana i Amy dołączyły do niego. Louisa już marudziła w ramionach Amy, więc musieli pospieszyć do domu, aby ją nakarmić. Gdy skierowali się do drzwi wejściowych, Craig zauważył, że trawnik był idealnie skoszony. Korzystali z usług Green Lawn Professional Services już od dłuższego czasu, ale to był ich pierwszy raz, kiedy trawnik został skoszony do perfekcji. Craig poczuł się, jakby mógł po prostu tarzać się w trawie i bawić. Krawnik wygląda dobrze, powiedziała jego matka, podskakując na rękach Luizy, gdy weszła na werandę. Tym razem odwalili kawał dobrej roboty. Dokładnie o tym myślałam. Musimy za to podziękować Ashley, powiedział Craig, otwierając drzwi, by wpuścić rodzinę. Prawdopodobnie dobrze monitorowała ich agenta, aby upewnić się, że wykonał świetną robotę. Trawnik nie jest jedyną rzeczą, którą monitorowała Ashley, powiedziała Diana, gdy weszli do środka. Dom też wygląda na czysty. Powinnam zadzwonić do niej później. Ashley była jedną z wielu asystentek Craiga w pracy i zaproponowała, że zostanie w ich domu i zajmie się jego utrzymaniem podczas ich wakacji we Włoszech. Na początku Craig nie myślał, że to świetny pomysł, ale teraz wydawało się, że wszystko poszło idealnie. Podczas ich nieobecności dom był bardzo ładny. Następnego dnia w biurze Craig nie mógł się doczekać, aby docenić skuteczność Ashley w dbaniu o jego dom, nawet gdy był nieobecny. Właśnie skończył spotkanie ze swoimi pracownikami, kiedy poruszył ten temat przy wszystkich. Ashley, czy mogłabyś wstać? Poprosił ze swojego miejsca przy stole konferencyjnym. Ashley podniosła się na nogi, a jej spojrzenie zaczęło nerwowo błądzić po sali. W sali konferencyjnej zapanowała cisza, ponieważ wszyscy w milczeniu zastanawiali się. Dlaczego szef kazał Ashley wstać po zakończeniu spotkania? Ashley Craig uśmiechnął się. Chcę ci szczególnie podziękować za wspaniałą pracę przy opiece nad moim domem podczas mojej nieobecności. Na twarzy Ashley pojawiła się ulga i uśmiechnęła się skromnie. Och, to nic takiego, proszę pana. To coś, upierał się Craig. To dla mnie ważne, że mam pracowników, którzy rozumieją znaczenie wydajnej pracy, niezależnie od tego, czy jestem tam, by ich monitorować. Wyślę ci prezent, aby jeszcze bardziej okazać moje uznanie. Dziękuję panu, powiedziała Ashley z dumą. A trawnik, zapytał Craig. Bardzo mi się podobał. Kto to zrobił? Oczy Ashley rozszerzyły się. Pan. Trawnik, powtórzył Craig. Czy to był przedstawiciel Grimlon? O, tak, odpowiedziała Ashley, energicznie kiwając głową. Tak. Monitorowałeś ich? zapytał Craig, bo nigdy nie kosili trawnika tak perfekcyjnie. Tak, monitorowałam, zaśmiała się Ashley. Miałam na nich oko, bo wiem, jak bardzo dbasz o trawnik, skoro regularnie organizujesz prywatne przyjęcia i gry. Craig roześmiał się, będąc pod wrażeniem troskliwości Ashley. Dorastając był tylko on i jego matka bez rodziny. Teraz, gdy był starszy, lubił mieć przyjaciół w pobliżu, więc regularnie organizował weekendowe imprezy, które robił na swoim trawniku. Właśnie dlatego perfekcyjnie skoszony trawnik był dla niego zawsze ważny. Zdecydowanie powinien wysłać Ashley prezent. Oficjalnie stała się jego ulubioną pracownicą. Witam, pani Jensen. Craig wysunął się spod samochodu, nad którym pracował i spojrzał na chodnik, by zobaczyć swojego sąsiada, Johna Fina, wracającego z joggingu. Zawsze znajdujesz najlepsze zabytkowe samochody, powiedział John, podchodząc do pojazdu, a jego oczy błyszczały z podziwu. To nie jest tak naprawdę znalezisko, zaśmiał się Craig. Każdy może je kupić. Każdy, kto ma pieniądze, może je kupić, poprawił John, a obaj mężczyźni wybuchnęli śmiechem. Te rzeczy są zawsze droższe niż normalny samochód. Masz rację, przytaknął Craig, przesuwając dłonią po błyszczącym boku pojazdu. Kosztuje więcej niż moje Audi, a nie mieści nawet całej mojej rodziny jak w przypadku wszystkich zabytkowych samochodów, zgodził się John. Kusi mnie, żeby zebrać trochę pieniędzy i kupić coś takiego, ale moja żona zmusiłaby mnie do spania w garażu przez rok, gdybym się na to odważył. Kto ci powiedział, że nie spałem w garażu, kiedy go kupiłem? Craig zmarszczył brwi, a John się roześmiał. Ale kiedy kupiłem drugi, Diana po prostu się poddała i pozwoliła mi na moje hobby. Powinienem już iść, zanim mnie przekonasz, jęknął John, odwracając się do wyjścia. Zanim pójdę, spojrzał z powrotem na Kraiga. Czy mógłbyś podzielić się kontaktem do człowieka, który kosił twój trawnik? zapytał. Chciałem zapytać za każdym razem, gdy przechodzę obok, ale nie chciałem podchodzić do twoich drzwi. Och, możesz wyszukać ich w internecie, odpowiedział Kraig. Nazywają się Green Lawn Services. Mają numer gdzieś na swojej stronie internetowej. Wiem o Green Lawn i korzystałem z ich usług dwa razy, odparł John. Są odpowiednie, ale nie tak zadbane jak to, John skinął głową w stronę czystego trawnika. Chciałbym poznać konkretnego staruszka, który wykonał te prace. Craig zmarszczył twarz w zakłopotaniu. Zawsze korzystam z usług firmy Green Lawn. A oni zawsze przysyłają trzech młodych ludzi, którzy zajmują się moim trawnikiem z przodu i z tyłu. Nie wiem co ze starszym mężczyzną. To zdecydowanie był starszy mężczyzna, powiedział John. Widziałem go, gdy wyszedłem po coś z samochodu, a on był jedyną osobą, która skosiła cały trawnik. Widziałem, jak to robił. Jeden staruszek, zapytał Craig, skosił cały mój trawnik. Tak. Czy miał na sobie markową koszulkę Green Lone? Na pewno nie był z Green Lawn, powiedział John. Miał na sobie czarny garnitur. Tym razem Craig się roześmiał. Staruszek w garniturze kołusi mój trawnik. Tak, podkreślił John. Dlaczego o tym nie wiesz? To twój trawnik. Był na twojej posesji. John zmarszczył brwi i sprawdził swój smartwatch. Muszę lecieć, powiedział i pobiegł do swojego domu, zostawiając Craig'a w absolutnym zamieszaniu. Craig poszedł w kierunku podwórka, aby zmyć smugi oleju na swoim ciele przed wejściem do domu i zobaczył Dianę zajmującą się swoim ogrodem. Spojrzała na niego i zmarszczyła brwi. Co się stało, kochanie? Craig odkręcił kran i zaczął myć rękę. John zatrzymał się w drodze powrotnej zbiegania, powiedział i poprosił o kontakt do osoby, która skosiła nasz trawnik. Diana roześmiała się, podlewając kwiaty. Wszyscy lubią nasz trawnik. Kiedy Ari wpadła wczoraj, skomentowała to. Tak, ale powiedział, że zrobił to starszy mężczyzna, powiedział do niej Craig, ubrany w garnitur. Co? Diana przestała podlewać. Zielony trawnik wysyła teraz staruszków. Craig roześmiał się, mając na sobie garnitur. Jak można kosić w garniturze? Zanim zdążyła odpowiedzieć, krzyk Louise przedarł się przez przesuwane drzwi. Uchoch! Diana wytarła ubłocone dłonie o fartuch. Lepiej pójdę zobaczyć, czego chcę, powiedziała i popędziła do domu. Craig podążył za nią. Craig zapomniał o staruszku i trawniku aż do trzech dni później, kiedy ponownie natknął się na Johna, gdy wracał z pracy. Udało się znaleźć staruszka. John zapytał z nadzieją i tym razem Craig nie mógł pozbyć się tego z głowy. Nie, ale dam ci znać, jak tylko to zrobię powiedział Johnowi. Wewnątrz domu poszedł prosto do pokoju ochrony, aby sprawdzić kamery monitorujące. To nie było tak, że naprawdę się martwił, ale był ciekawy starszego mężczyzny, który kosił jego trawnik. Jeśli ktoś był na jego posesji, tak jak powiedział John, musiał o tym wiedzieć. Nie znał dokładnego dnia, w którym trawnik został skoszony, więc przewijał taśmę, aż natknął się na nagranie Ashley rozmawiającej niegrzecznie ze spoconym, zmęczonym starszym mężczyzną na ganku. Zmarszczył brwi i przewinął taśmę do początku. Gdzie starszy mężczyzna zapukał do drzwi. Ashley otworzył drzwi i spojrzał na niego protekcjonalnie. Dzień dobry pani. Nazywam się Ray. Nie obchodzi mnie, jak masz na imię, warknął Ashley na starszego mężczyznę. A ty to kto? Nie spodziewam się nikogo, więc czego chcesz? Craig cofnął się, szokowany rażącym brakiem szacunku ze strony Ashley. Ashley zawsze odnosiła się z szacunkiem i uprzejmością do niego i jego żony. Nigdy nie wiedział, że jest zdolna do takiej złośliwości wobec nieznajomego, zwłaszcza nieszkodliwego starszego mężczyzny. Im więcej interakcji obserwował, tym większy był jego szok. Wykonuj dobrą robotę, albo będziemy mieli duży problem, powiedziała Ashley, trzaskając mężczyźnie drzwiami przed nosem. Craig sapnął. Czy właśnie zgodziła się zapłacić mężczyźnie pięć dolców za skoszenie całego trawnika? Serce mu pękało, gdy patrzył, jak staruszek trudzi się pod słońcem, pracując pilnie, mimo że wiedział, że właśnie został oszukany. Craig obejrzał film, a w jego głowie pojawiło się kilka myśli, z których żadna nie była dobra. Był bardzo rozczarowany Ashley. Po pierwsze, zapłacenie staruszkowi pięciu dolców za trawnik było nikczemnie samolubne. Zanim Craig wyjechał do Włoch, dał Ashley ogromną sumę pieniędzy na opiekę nad domem, gdyby czegoś potrzebowała. Miała również dostęp do jednej z jego kart na wypadek, gdyby trzeba było zapłacić jakieś rachunki. Jednak nie mogła zapłacić mężczyźnie wystarczająco dużo za jego ciężką pracę. Nie mógł uwierzyć, że Ashley może być tak bezduszna. Gdy patrzył, starszy mężczyzna skończył kosić i usiadł na werandzie, by wyczyścić kosiarkę. Serce Kraiga zmiękło. Uwielbiał ludzi, którzy wykonywali swoją pracę należycie, a ten mężczyzna zrobił więcej niż od niego wymagano, zwłaszcza za pięć dolców. Craig patrzył jak czyści ostrza i suszy kosiarkę, zanim zapukał do drzwi. Już miał zdjąć film, kiedy zauważył, że zamiast zapłacić mężczyźnie. Ashley sprawdziła trawnik i odwróciła się do niego nosem. W porządku. Muszę sprawdzić tył, zanim ci zapłacę. Co? Oczy Kraiga rozszerzyły się. Spodziewała się, że za pięć dolców mężczyzna skosi również trawnik z tyłu. Niewiarygodne. Przez cały ten czas mężczyzna był odwrócony plecami do kamery, więc Craig nie mógł w pełni zobaczyć jego twarzy, ale mógł sobie tylko wyobrazić szok i smutek, jaki odczuwał. Od incydentu minęły tygodnie, a Kraigowi serce pękało na sam widok tego, co się stało. Zrobię to. Starzec zgodził się skosić trawnik, a Kraig jęknął z bólu w głosie mężczyzny. Kamera monitoringu nie pokazała nic więcej, gdy mężczyzna ruszył w kierunku podwórka. Na szczęście Kraig miał kamery otaczające dom, więc przełączył się na kamerę monitorującą tyły i przewinął klip. Natknął się na klip Ashley i mężczyzny kłócących się z tyłu, ale kontynuował przewijanie do punktu początkowego, kiedy mężczyzna po raz pierwszy wszedł na podwórko po rozmowie z Ashley z przodu. Craig patrzył pod wrażeniem, jak mężczyzna kołsi trawnik z tyłu z takim samym wysiłkiem i starannością, jak z przodu. Pracował już od ponad trzech godzin i wyglądał na zmęczonego i osłabionego. Craig chciał sięgnąć przez perełan, aby go pocieszyć, ale nie było takiej możliwości. Wkrótce mężczyzna zmęczył się i poszedł w kierunku tylnych drzwi. Craig od razu wiedział, że potrzebuje wody. Spodziewał się, że Ashley powinna już zaoferować mu szklankę zimnej wody, ponieważ koszenie trawnika wymagało pracy, zwłaszcza gdy na zewnątrz było tak słonecznie. Nawet gdy przychodzili mężczyźni z Green Lone, Kraj lub Diana zawsze upewniali się, że są dobrze nawodnieni, oferując im dużo zimnej wody i napojów energetycznych. A byli to mężczyźni, którzy otrzymywali setki dolarów za koszenie. Kiedy Ashley nie otworzyła drzwi, starszy mężczyzna otworzył je i wszedł do domu. Poszedł prosto do kuchni i nalał sobie szklankę wody. Właśnie skończył pić i miał oddać szklankę. Gdy pojawiła się Ashley z najpaskudniejszym wyrazem twarzy. Craig rozumiał, że jest zdenerwowana, że pozwolił sobie wejść do domu bez pozwolenia, ale już od początku była niegrzeczna, więc jej wybuch był całkowicie nieuzasadniony. Powiedziała starszemu mężczyźnie najgorsze rzeczy i nazwała go złodziejem. Ku niezadowoleniu Kraiga, Ashley kazała mężczyźnie opuścić posesję bez płacenia mu jego pięciu dolców. Widząc całą wymianę zdań na nagraniu, serce kraiga zaczęło gwałtownie bić w piersi i to nie tylko z powodu niesprawiedliwego traktowania, jakiemu Ashley poddała mężczyznę, ale dlatego, że mężczyzna wyglądał dziwnie znajomo. Craig jeszcze bardziej powiększył ekran. Kiedy dostrzegł twarz starca, Craig został uderzony wspomnieniami, które zabrały go kilka lat wstecz do czasów, gdy życie było trudne i był tylko on i jego matka do życia którym był małym C nagle kliknęło, ogłuszając go do zaniemówienia. Przygnębiona twarz na ekranie mogła być zwiędła, zestresowana i beznadziejna, ale Craig zapamiętałby ją wszędzie. To był Raymond Wilson, piekarz. To był człowiek, który wpuścił Craiga do domu, gdy ten najbardziej potrzebował ojca. Był to człowiek, który nie pozwolił Craigowi i jego matce głodować, gdy jego matka była zbyt słaba, by ich utrzymać. Serce mu zamarło i usiadł z powrotem na krześle, gdy wspomnienia wróciły. 25 lat temu. "Pospiesz się", jęknęła Amy, sprawdzając zegarek, "bo oboje się spóźnimy". Craig westchnął i wepchnął do ust resztę suchego, bezsmakowego chleba. Przeszedł mu przez gardło jak kamień i popił wodą. Kiedy skończył, chwycił torbę i pospieszył do mamy, która wyprowadziła go z salonu na ruchliwą ulicę. Mieszkali w dzielnicy Slamsów, więc każdy poranek był pracowity i pełen pośpiechu. Mamo zapytał Craig, gdy jego matka prowadziła go chodnikiem. Jego szkoła publiczna znajdowała się zaledwie kilka minut spacerem od domu. A matka podwoziła go każdego ranka przed pójściem do pracy. Pracowała na trzech etatach. Najbliższa z nich znajdowała się 30 minut od jego szkoły i codziennie chodziła tam pieszo. Ponieważ jazda autobusem była droga i potrzebowali każdego grosza. Zapomniałaś o dzisiejszym dniu matki w szkole? Amy westchnęła i kucnęła przed nim na chodniku, a jej oczy były tak smutne, że Craig natychmiast pożałował, że o to zapytał. Przepraszam, ale nie dali mi przerwy w pracy, powiedziała. Próbowałam też zamienić się zmianami, ale to nic nie dało. Tak mi przykro. W porządku, mamo, uśmiechnął się Craig. To i tak tylko na kilka godzin. Będę w bibliotece. Amy wpatrywała się w niego jeszcze przez kilka sekund. Masz, wyjęła z torebki dolara i wręczyła mu go. Na słodycze. Oczy kraiga rozbłysły i wziął dolara. Dziękuję, mamo. Kocham cię. Jesteś najlepszym synem, powiedziała łaskocząc go po bokach. Bóg wiedział, że będę potrzebować najbardziej wyrozumiałego małego człowieka i dał mi ciebie. Jako dziewięcioletni chłopiec Craig wiedział, że jego życie było ciężkie. Mieszkał w biednej dzielnicy z biednymi ludźmi i chodził do najbiedniejszej szkoły publicznej w stanie, a mimo to byli biedniejsi niż większość. Jednak chwile takie, jak ta, kiedy matka prawiła mu komplementy, sprawiały, że wszystko było tego warte. Kochał swoją matkę do szaleństwa, ponieważ widział, jak ciężko pracowała i to wszystko dla niego. Nigdy nie kupowała sobie nowych ubrań ani butów. Każdy grosz, który zarobiła, nieważne jak mały, szedł dla niego. Jego wyżywienie, jego edukacja. Chociaż jego koledzy wyśmiewali się z niego za jego znoszone ubrania i obskurne obiady, Craig doceniał swoją matkę i chciał uczynić jej życie lepszym na wszystkie małe sposoby, jakie tylko mógł. Jednym ze sposobów, w jaki to robił, było nienarzekanie bez względu na to, jak nieznośna była sytuacja. Nawet gdy zjedli najbardziej nieprzyjemne śniadanie. Gdy nie było ich stać na ciepłą wodę w zimie lub gdy musiał chodzić do szkoły bez pieniędzy, Craig nigdy nie narzekał. Uśmiechał się do matki i mówił: "W porządku, mamo". Po szkole Craig wracał do domu z przyjaciółmi, którzy mieszkali w tej samej okolicy. Kiedy wracał do domu, dzwonił do mamy przez domowy telefon i informował ją, że jest w domu. Poinstruowała go, by zamknął drzwi i pozostał w domu, dopóki nie skończy swojej zmiany w drugiej pracy i nie wróci do domu. Jednak po szkole, zamiast iść prosto do domu, Craig zatrzymywał się na kilka minut w piekarni Sonnego, gdzie rozmawiał z Raymondem przez kilka minut przed powrotem do domu. Raymond był głównym piekarzem w piekarni i jedyną męską postacią w życiu Craiga. Tego popołudnia, gdy po szkole wszedł do piekarni Sonnego, Twarz Reje rozjaśniła się jak zawsze, gdy go zobaczył. Mały C. Rej wybuchnął śmiechem za ladą. Czekałem na ciebie. Trochę się spóźniłeś. Zostałem w szkole, żeby trochę poczytać, odpowiedział Craig, wspinając się na stołek. Obok Reje na blacie znajdowała się gablota z wypiekami, które właśnie przygotował. Czuł słodki aromat unoszący się ze szklanki i próbował oderwać od niej wzrok. Mimo że burczało mu w brzuchu. Były dni, kiedy jego matka mogła sobie pozwolić, by dać mu wystarczająco dużo, by pozwolić sobie na kilka bułek, ale dzisiaj dała mu tylko dolara. Wiesz, że wiem, kiedy mnie okłamujesz, powiedział Rej, gładząc go po włosach. Coś jest nie tak. Powiedz mi, co to jest. Craig westchnął. Niektórzy chłopcy w szkole naśmiewali się z moich butów, powiedział smutno. Co jest nie tak z twoimi butami? Spójrz. Podniósł wysoko nogę, prawie spadając ze stołka. W jednym z jego butów brakowało podeszwy. Powiedziałeś, mamie? Zapytał rej. Nie, nie możemy sobie teraz na to pozwolić. Nie możesz tego wiedzieć, powiedział cicho rej. Musisz jej powiedzieć. Żeby mogła postarać się o nowe. Craig Westchnął i potrząsnął głową w porządku nie martw się uśmiechnął się rej wkrótce wyrośniesz na dużego chłopca i kupisz sobie wszystkie buty na świecie, a jeśli nie będę miał pieniędzy Craig zapytał zmartwiony co rej przewrócił oczami wyrośniesz na bogatego mężczyznę będziesz mógł sobie pozwolić na wszystkie buty na świecie. To będzie tak wiele. Nie będziesz nosił tych samych butów dwa razy. Craig roześmiał się, kręcąc głową. Nie wiesz tego. Wiem. Załóżmy się o to. Craig wyciągnął palec wskazujący, a Rej owinął go wokół małego Craiga. Założę się o tysiąc dolarów, że wyrośniesz na bogatego mężczyznę i będziesz miał tysiące butów. Craig sapnął. Tysiąc dolarów. To dużo pieniędzy. Załóżmy się o dwa dolary. Chm, Ray wyglądał na zamyślonego przez chwilę. Potem potrząsnął głową. Nie przepraszam, postawmy tysiąc dolarów. Zakład? A co jeśli nie mam tysiąca dolarów, żeby ci zapłacić? Zapytał Craig. Jego czoło zmarszczyło się ze zmartwienia. Właśnie dlatego musisz dorosnąć, żeby być bogatym, żebyś nie musiał się o to martwić. Craig zastanowił się. Miał dopiero dziewięć lat, więc miał jeszcze dużo czasu, by dorosnąć. Dobra, załóżmy się. Dobrze. Rej przytaknął podekscytowany i założył się, krzyżując palce. Ale jak mam stać się bogaty? zapytał Craig. Prosisz o kot, zaśmiał się Rej. Jeśli ci powiem, to wygrasz. Masz rację, będę musiał sam się przekonać. Dam ci wskazówkę. Rej rozejrzał się, mimo że nikogo nie było w piekarni, ponieważ nie było jeszcze godzin szczytu. Pochylił się do przodu. Musisz się upewnić, że czytasz książki i zdajesz wszystkie testy i egzaminy, powiedział Kraigowi. Uważaj na lekcjach, słuchaj matki i bądź dobrym dzieckiem. Kiedy zrobisz to wszystko, będziesz bogaty. Jesteś pewien? Już zdaję wszystkie testy i egzaminy, powiedział Craig z nadzieją. Więc czym się martwisz? Rej przewrócił oczami. Craig drgnął na krześle. Już wyobrażał sobie wszystko, co zrobi, gdy będzie bogaty. Kiedy będę bogaty? Kupię wszystkie bułki na świecie i zjem je wszystkie na raz. Rej śmiał się tak mocno. Myślałem, że chcesz buty. Wolę bułki, ale chyba będę też potrzebował butów do kościoła i na inne okazje powiedział. Kupię tysiąc butów i dla ciebie też. Jestem wdzięczny. Lubię włoską skórę tak na wszelki wypadek. Zapiszę to sobie. Craig zsunął się ze stołka. Muszę iść, ser. Moja mama spodziewa się mojego telefonu w każdej chwili. Nie kupujesz dzisiaj bułek. Nie, Rej potrząsnął głową, idąc w stronę drzwi. Mam tylko jednego dolara. Chodź tu, chłopcze. Rej skinął na kraiga, by wrócił do Lady. Zawinął jedną bułkę w folię i podał. Zatrzymaj dolara i kup coś, mamie. Nie, w porządku, proszę pana. Nie musi pan. Craig potrząsnął głową, starając się nie wpatrywać w bułkę. Daj spokój, nalegał Ray. Bułka za parę butów z włoskiej skóry. To dobra wymiana. Craig roześmiał się i odpowiedział. Pewnego dnia się panu odwdzęczę, panie Wilson. Obiecuję. Dziękuję. Nie ma za co, mały. Życie kraiga i jego matki toczyło się powoli. Aż pewnego ranka Craig obudził się z matką drżącą jak liść obok niego. Jej ciało było gorące, a zęby szczękały z zimna. Craig nie mógł pójść do szkoły, ponieważ bardzo się bał, mimo że Amy mówiła mu, żeby poszedł, ponieważ może iść tam sam. Przez cały dzień Craig pozostawał u boku matki, aż do późnego wieczora, kiedy udało jej się zwlec z łóżka, by przygotować jedzenie dla nich obojga. Następnego dnia choroba Amy się pogorszyła. Nie mieli rodziny, więc była tylko ona i Craig, a Craig niewiele mógł zrobić. Nauczył się jednak gotować, więc raz dziennie przygotowywał proste posiłki, aby on i jego matka mogli jeść. Pod koniec tygodnia Amy nadal była poważnie chora, a Craig słyszał, jak błagała kogoś przez telefon, by pozwolił jej zachować pracę. Wiedział, że została zwolniona, ponieważ oprócz choroby stała się smutniejsza. Pod koniec drugiego tygodnia, Craig otworzył szafkę kuchenną i jego oczom ukazała się pusta przestrzeń. Jego matka szybko zasnęła. A on wiedział, że gdy tylko się obudzi, zacznie martwić się o jedzenie. Jej stan zaczynał się poprawiać. Craig nie chciał, by znów doprowadziła się do stanu sprzed kilku dni. Z tymi myślami wymknął się z domu. Kilka minut później szedł do piekarni sani. Zaplanował swoją wizytę na czas, kiedy wiedział, że w piekarni nie będzie nikogo i tak jak się spodziewał, kiedy wszedł, za ladą był tylko Rej. Jak zawsze Rej ucieszył się na jego widok. Tym razem Rej wyszedł z Lady, by go przytulić. Mały C powiedział, gładząc Kraiga po włosach. Minęły dwa tygodnie. Czekałem na ciebie każdego dnia. Craig uśmiechnął się. Widziałem, jak ktoś próbował dostać się do piekarni tylnymi drzwiami, powiedział, a rej sapnął. Zaczekaj tutaj. Marszcząc brwi, rej pospiesznie wyszedł ze sklepu i przeszedł na zaplecze. Craig szybko sięgnął do szklanki i wyjął dwa duże pączki, które wepchnął do kieszeni. Właśnie wytarł ręce do czysta, gdy rej wrócił. Nikogo tam nie ma, powiedział. Pewnie wiedział, że go widziałeś i uciekł. Rej pominął tę kwestię, jakby była nieistotna. Powiedz mi, co robiłeś. Przez wiele dni, Rejk co wieczór chodził do piekarni Sanego. Kradł tam dwa pączki, jednego dla matki i jednego dla siebie. Kiedy matka pytała, kłamał, że rej dał mu je za darmo. Okradanie Reje łamało mu serce, ale nie miał pieniędzy, a jego matka wciąż wracała do zdrowia. Piątego dnia Craig ponownie udał się do piekarni Sani. Przez kilka sekund zastanawiał się, jak wyciągnąć Reje ze sklepu, kiedy Rej powiedział: „ Zaczekaj. Jest coś, co muszę Ci pokazać. Przyniosę to z zaplecza. Gdy tylko Rej zniknął, Craig sięgnął do witryny. Wziął tylko jednego pączka, gdy pojawił się Rej z rękami na biodrach. Krajgowi serce wskoczyło do ust, a kiedy zobaczył rozczarowanie w oczach rej upuścił pączka i zerwał się ze stołka, zalewając się łzami. Tak mi przykro, błagał. Proszę nie nienawidź mnie. Tak mi przykro. Wiem, że kradniesz pączki od kilku dni, Krajk. Czekałam, aż powiesz mi. Dlaczego je kradniesz, ale tego nie zrobiłeś? Więc wrobiłem cię dzisiaj. Cichy szloch Craig'a zamienił się w zawodzenie i wybiegł ze sklepu. Zanim dotarł do domu, musiał zatrzymać się w załuku i wypłakać oczy, ponieważ jego matka nie mogła się o tym dowiedzieć. Tej nocy jego matce udało się coś skrobnąć, żeby mogli coś zjeść. Przez trzy dni Craig nie mógł przestać myśleć o raju. Czuł się załamany i rozczarowany samym sobą, jakby stracił kogoś ważnego. Piątego dnia nie mógł już tego znieść i wrócił do piekarni sonnego. Był tylko małym chłopcem, ale wiedział, że musi wszystko naprawić z rajem. O dziwo, kiedy wszedł do sklepu piątego dnia, Rej przywitał go tym samym szerokim uśmiechem. Ach, tu jesteś. Zastanawiałem się, kiedy znów cię zobaczę, powiedział. Craig poczuł się niezasłużenie, więc zwiesił głowę i wspiał się na stołek, nie mogąc spojrzeć mężczyźnie w oczy. — Tak mi przykro, proszę pana. — Proszę, wybacz mi. Ray westchnął, a Craig kontynuował. — Moja matka jest poważnie chora od jakiegoś czasu i nie mamy nikogo. Nie chciałem, żeby martwiła się o jedzenie, a nie miałem dokąd pójść. — Proszę, wybacz mi, panie Wilson. Nie chcę pana rozczarować. Rej wyszedł z Lady i objął kraiga ramieniem. Jesteś o wiele bardziej dojrzały niż na swój wiek, powiedział czule. Nie jesteś moim synem, ale znam cię bardzo dobrze. Nie jesteś złodziejem, mały, co wiedziałem, że zabierasz pączki nie bez powodu. Szkoda tylko, że mi nie powiedziałeś. Przepraszam. Z oczu kraiga popłynęły łzy. Nie płacz, powiedział Raymond, ocierając mu łzy. Nie martw się. Trzymam cię. Możesz tu przyjść i wziąć chleb, bułki lub cokolwiek innego za darmo. Zajmę się tym. Naprawdę? Tak. Jak twoja mama? Nie jest jeszcze w pełni zdrowa, ale radzi sobie dobrze. Nie chodzisz do szkoły. Nie. Tego dnia Rej zadzwonił do kogoś. By zajął się jego zmianą i poszedł za Craigiem do domu z torbą pełną wypieków. Przedstawił się Amy, dał jej jedzenie. Życzył szybkiego powrotu do zdrowia i pochwalił wychowanie kraiga. Craig był zszokowany, że Rej pochwalił go zamiast zgłosić Craiga za kradzież jego towarów. Przez następne trzy miesiące Craig odwiedzał Ray w piekarni i codziennie wracał do domu z wypiekami. Jego życie zmieniło się pewnego sobotniego poranka, kiedy jego matka odebrała telefon. Czy to Amy Jensen? Tak, jego matka wstała. To ona. Dzwonimy ze szkoły Avalon Montessori w Kalifornii. Z przyjemnością informujemy, że twoje podanie zostało rozpatrzone i zostałeś wybrany na nauczyciela ekonomii w naszej szkole. W poniedziałek o 8 rano powinnaś wznowić pracę i udać się do biura administratora, aby uzyskać więcej informacji. O mój Boże, Amy pisnęła. Dziękuję bardzo. Czekaj w ten poniedziałek. Tak. Za dwa dni odpowiedział głos. Czy to byłby problem? Usta Amy poruszały się bez słowa przez chwilę, zanim potrząsnęła głową. Nie, nie. Będę tam. Rozmowa zakończyła się minutę później, a Amy tańczyła po salonie. Craig nigdy nie widział swojej matki w takim stanie i cieszył się tym, dopóki nie przestała tańczyć i nie powiedziała pilnie: Wyprowadzamy się, Craig. Musimy jechać do Kalifornii i musimy wyjechać jutro. Co? Krew odpłynęła mu z twarzy. Wiem, że będziesz tęsknił za przyjaciółmi, ale ta praca jest świetna nie mogę za nią tęsknić W kwaterach pracowniczych jest zakwaterowanie w którym możemy mieszkać i jest to szkoła więc mogę zagwarantować że będziesz w stanie ukończyć swoją edukację Jego matka mówiła tak wiele rzeczy próbując wyjaśnić dlaczego muszą wyjechać ale Craig utknął na fakcie że nigdy więcej nie zobaczy Reje Mamo płakał a co z panem Wilsonem Nie możemy jutro wyjechać Musimy się z nim zobaczyć. Krew odpłynęła również z twarzy Amy, jakby właśnie przypomniała sobie Rej i razem poszli do piekarni. Ku szokowi i rozczarowaniu Kraiga spotkał kogoś innego, kto powiedział, że Rej będzie dopiero w poniedziałek. Craig i Amy nie znali jego domu. Pracownicy sklepu również nie wiedzieli, gdzie mieszka. Następnego dnia Craig i Amy wyjechali z miasta i był to ostatni raz, kiedy widzieli reje. W Kalifornii jego matka została nauczycielką, a Craig znów zaczął chodzić do szkoły. Chociaż tęsknił za rajem, nigdy nie zapomniał kluczy do bogactwa, które mu dał. Nigdy też nie zapomniał człowieka, który był przy nim, gdy nie było nikogo innego. Babe. Diana zajrzała do pokoju ochrony, a jej oczy rozszerzyły się, gdy zobaczyła Kraiga. Płaczesz? — pospieszyła w stronę męża z troską w głosie. — Co się stało? Craig westchnął i otarł łzy z oczu. Przed nim znajdował się laptop, wciąż pokazujący nagranie z monitoringu, z twarzą Reję zamrożoną na ekranie. Diana usiadła mu na kolanach i delikatnie otarła łzy. Kochanie, co się stało? I co ty tu w ogóle robisz? Spojrzała na ekran laptopa. Kto to jest? Pamiętasz naszą rozmowę w ogrodzie, kiedy powiedziałam ci o Jani pytającym o staruszka, który kosił nasz trawnik? Tak. Więc dzisiaj znowu wpadłem na Johna, a on znowu mnie zapytał. Byłam ciekawa, więc przyszłam tutaj i obejrzałam kamery monitoringu. Okej, okay, więc co się stało? Najpierw Ashley została zwolniona. Co? krzyknęła Diana. Ashley, dlaczego? Ona jest taka dobra. Daleko jej do tego. Craig sięgnął po laptopa. OBEJRZYJ TO. Otworzył nagrania z monitoringu od początku, od momentu, gdy starszy mężczyzna podszedł do drzwi, aż Ashley kazała mu opuścić posesję. Nie płacąc mu ani grosza. Diana była bardzo zdenerwowana, kiedy skończyła. Nie mogę w to uwierzyć, powiedziała. To nieludzkie. Chcę z nią porozmawiać, zanim ją zwolnisz. A wiesz, co jest najbardziej bolesne? Co? Zapytała Diana, wciąż marszcząc brwi. Znam tego człowieka, powiedział Craig, wskazując na Reję. Był jedną z najlepszych rzeczy, jakie wydarzyły się w moim życiu. Gdy byłam dzieckiem, Craig zaczął przyglądać się przeszłości Ray'e i dowiedział się o jego problemach z piekarnią. Wtedy wpadł na szalony pomysł. Nie przejmował się potencjalnym ryzykiem finansowym. W rzeczywistości nic nie miało wtedy znaczenia. Miał tylko jedną rzecz na głowie. Wszystko naprawić. Jak zwykle delikatne promienie słońca wpadały przez okno w pokoju rej, ale nie poprawiało to jego nastroju. Leżał na łóżku z zamkniętymi oczami i burczącym z głodu żołądkiem. Nie udało mu się znaleźć pracy. A po tym, jak ta głupia dziewczyna wyrwała mu pięć dolców prawie miesiąc temu, rej zrezygnował z prób. Czekał, aż skończą się jego oszczędności i może głód w końcu odbierze mu życie i będzie mógł uwolnić się od cierpień tego świata. Kiedy rozmyślał o swoim życiu, rozległo się pukanie do jego drzwi. Ray wstał, zastanawiając się, kto to może być, ponieważ nie miał żadnych gości od dziesięciu lat. Zaciekawiony podszedł do drzwi wejściowych. Nie miał wizjera, więc musiał otworzyć drzwi, aby zobaczyć, kto stoi na zewnątrz. Był to młody, przystojny mężczyzna, który wyglądał dziwnie znajomo. Rej nie potrafił jednak rozpoznać jego twarzy. Dzień dobry, przywitał się. Dzień dobry, proszę pana, odpowiedział młody mężczyzna, a jego głos wibrował z podekscytowania. Rej spojrzał na niego z góry na dół, zastanawiając się, dlaczego mężczyzna wyglądał na tak szczęśliwego na jego widok. Wygląda na to, że pomyliłeś drzwi. Nie. Mężczyzna potrząsnął głową, śmiejąc się. Jestem przy właściwych drzwiach. Czy ja cię znam? Zapytał Rej. Tak. Mężczyzna skinął głową z powagą. Jesteś mi winien tysiąc dolarów. Co? Serce Rej e podskoczyło. Nie miał na koncie nawet stu dolarów. Ogarnął go strach. Boże, nie chciał żadnych kłopotów. Myślałeś, że możesz się przede mną ukryć, powiedział mężczyzna. Ale dług to dług. Nie znam cię, proszę, powiedział rej z naciskiem. W jaki sposób jestem ci winien tysiąc dolarów? Mam około pięciuset butów w szafie, powiedział mężczyzna. Pięć lat temu kupiłem pudełko pełne bułek i zjadłem je wszystkie. Wymiotowałem całą noc, ale było warto. Myślę jednak, że bardziej lubię buty niż bułki. Aha, mężczyzna wyciągnął trzymaną przez siebie torbę, to dla ciebie. Rajowi kręciło się w głowie od tego, jak szybko wszystko się dzieje. Jego wzrok padł na błyszczącą torbę w rękach mężczyzny i zmrużył oczy na pięknie wypisaną na niej nazwę projektanta. Co to jest? Buty. Włoska skóra, ale twój gust się zmienił. Skąd ten człowiek wiedział, że lubi włoską skórę? Rej przyglądał się uważnie jego twarzy, zastanawiając się nad każdą dziwną rzeczą, którą powiedział. Wisisz mi tysiąc dolarów. Mam w szafie około pięciuset butów. Kupiłem pudełko pełne bułek i zjadłem je wszystkie. Umysł Reje powrócił do rozmowy podobnej do tej, którą odbył z małym chłopcem, którego tak bardzo kochał. Małym C. Jego wzrok rozszerzył się, gdy spojrzał na stojącego przed nim chłopca. Wszystko zaczęło się układać w jedną całość. Rej zatrząsł się na nogach. Mały C. Młody mężczyzna roześmiał się i skinął głową. To ja. O mój Boże. Przytulili się mocno, a Rej płakał. Ale po raz pierwszy od lat również się roześmiał. Nie mogę w to uwierzyć. Ja też, powiedział Craig. Wszędzie cię szukałem. Wejdź do środka, wejdź do środka. Rej wciągnął Kraiga do domu i zaprowadził go do jednej z rozklekotanych kanap w salonie. O mój Boże! Spojrzał na Kraiga z niedowierzaniem. Czy to naprawdę ty? Szukałem cię wszędzie, powiedział Craig. Wróciłem do piekarni sonnego, ale teraz to plac budowy. Jak mnie znalazłeś? Craig westchnął. Jestem zbyt zawstydzony, by to powiedzieć, ale zrobię to, ponieważ już wszystko naprawiłem. O czym ty mówisz? Skosiłeś mój trawnik. Ray zatrzymał się na chwilę, zanim dotarło do niego zrozumienie. Niemożliwe, pomyślał. To był twój dom. To jest mój dom. Byłem na wakacjach we Włoszech i nie wiedziałem, co się stało. Wszyscy komplementowali trawnik, co w końcu skłoniło mnie do sprawdzenia kamer monitoringu. I wtedy dowiedziałem się wszystkiego. Rej westchnął. Kim była ta kobieta? To nie może być twoja córka. Nie, dzięki Bogu. To pracownica mojej firmy. Została zwolniona. Nie. Ray potrząsnął głową, nienawidząc tego pomysłu, ponieważ wiedział, jak trudno było znaleźć pracę. Nie rób tego w moim imieniu. To już załatwione, powiedział Craig. I nie dość, że była dla ciebie nieuprzejma, to jeszcze dowiedziałem się, że urządzała liczne przyjęcia w moim domu, kiedy mnie nie było. O mój Boże! Zapomnij o niej. Craig uśmiechnął się do Reje. To jeden z najszczęśliwszych dni w moim życiu. Niestrudzenie modliłem się o dzień, w którym znów cię zobaczę. Ten dzień był punktem zwrotnym w życiu Reje. Jazda do domu Kraiga była cicha, wypełniona cichym warkotem silnika i przerywanym szumem przejeżdżających samochodów. Rejs spoglądał przez okno, zastanawiając się, co przyniesie ten dzień. Po przybyciu na miejsce Craig poprowadził Reje przez frontowe drzwi z dumnym uśmiechem. Jakby przedstawiał mu nie tylko budynek, ale i przyszłość. Wewnątrz unosił się zapach świeżych kwiatów i wypieków. Amy stała na korytarzu, a jej oczy rozszerzyły się, gdy zobaczyła rej-e. Przez chwilę była nieruchoma, a potem jej emocje opadły i łzy popłynęły po jej policzkach. Rej, niepewny, ale wzruszony, uśmiechnął się nieśmiało, a jego serce wypełniło się mieszanką radości i niedowierzania. Och, rej! wykrzyknęła Amy, podchodząc do niego, by go objęci. Spójrz na siebie. Rej, otoczony ciepłem jej uścisku, mógł tylko skinąć głową. Tak dobrze cię widzieć, Amy. Gdy usadowili się w salonie, światło sączyło się przez przezroczyste zasłony, Amy zaczęła opowiadać historię z przeszłości, a w jej głosie słychać było nostalgię i smutek. Zawsze miałam dla ciebie nadzieję, wyznała Amy, a jej głos był przepełniony emocjami. I wiem, że nie wszystko było idealne, ale ty wciąż jesteś taki sam. Ich rozmowa zeszła na temat Kraiga i jego dzieciństwa oraz tego. Jak Ray, mimo, że był tylko człowiekiem z piekarni, wywarł na niego ogromny wpływ. Byłeś jego kompasem, powiedziała cicho Amy, a jej oczy zalśniły od łez nauczyłeś go wartości, które ukształtowały człowieka, jakim jest dzisiaj. Dzień przeszedł w wieczór, a oni zebrali się przy stole, gdzie czekała na nich uczta, podczas gdy zachód słońca malował pokój na złoto. Brzęk sztuczców i szmer wspólnych wspomnień wypełniły przestrzeń ciepłem i śmiechem. W końcu Craig wstał, delikatnie stukając kieliszkiem, by zwrócić na siebie uwagę. Pokój ucichł, a wszystkie oczy skierowały się na niego. Mam coś ważnego do ogłoszenia, zaczął. Jego głos był spokojny, ale przepełniony emocjami. Dzisiaj chcę, aby wszyscy tutaj wiedzieli, że Rey jest teraz i zawsze będzie częścią tej rodziny. Od dziś mieszka z nami. Nastąpiła oszołomiona cisza, po czym Rey powoli wstał, a jego twarz była mieszanką zaskoczenia i zmieszania. Craig, nie musisz tego robić, zająknął się, a jego głos był ledwie szeptem. Ale Craig tylko się uśmiechnął, jego oczy były szczere. Ależ muszę, panie Wilson, gdyby nie pan, wartości, które mi pan wpoił, kiedy ich najbardziej potrzebowałem, nic z tego gestykulował wokół by nie istniało. Pańska rodzina. Łzy, uśmiechy i wiwaty wypełniły pokój, gdy rej, przytłoczony i wdzięczny zaakceptował nowy rozdział swojego życia, otoczony ciepłem zjednoczonej rodziny. Minęło sześć miesięcy, Rej siedział za biurkiem we wspaniałym biurze z widokiem na piękną, cichą zatokę. W końcu znalazł pracę jako dyrektor generalny Rej S. Bakery. Tak, to była jego własna piekarnia, zbudowana dla niego przez Kraiga, który stał się dla niego jak syn i zmienił jego życie w ciągu zaledwie pół roku. Rej miał na sobie bordowy garnitur, który tym razem idealnie na niego pasował. Czarny garnitur, który miał na sobie na pogrzebie żony, wciąż wisiał w szafie w jego pokoju, pokoju w jego domu, który znajdował się w wysokiej klasy dzielnicy mieszkalnej w mieście, na tej samej ulicy, na której jeszcze siedem miesięcy temu błagał o zatrudnienie jako kucharz lub sprzątacz. Czas wszystko zmienił. Piekarnia Raye stała się dobrze prosperującym biznesem, miał nową rodzinę i najpiękniejszą wnuczkę, Louisę. Hej, szefie. Drzwi do jego biura otworzyły się, a on podniósł wzrok i zobaczył Amy. Pracowała z nim w piekarni i lubiła nazywać go szefem, gdy tam byli. Zawsze przewracał oczami, ale potajemnie to uwielbiał. Gdy Amy podeszła do stolika z uśmiechem, Ray obserwował ją. Zawsze była ładna, nawet jako młoda kobieta zmagająca się z trudami wychowania syna. Teraz była cudowna. Jej skóra lśniła pięknie, a na twarzy nie było prawie żadnych zmarszczek. Gdy wsunęła się na krzesło po drugiej stronie biurka, w serce reje podskoczyło. Chodź, powiedziała Amy. Chodźmy, bo spóźnimy się na kolację i Diana będzie miała nas z głowy. Cholera, zaśmiał się rej, zamykając laptopa. Prawie zapomniałem. Właśnie dlatego mnie masz. Amy zabębniła palcami o stół. Daj spokój. Nie wzięłam samochodu, więc pojedziemy razem. Uśmiechnęła się. Było coś w tym pięknym uśmiechu, co dodało Rajowi odwagi. Amy, chciałbym zabrać cię na kolację. Przerwała. Co? Stracił brawurę, ale nie było odwrotu, więc oczyścił gardło i powtórzył. Chciałbym zabrać cię na kolację. Jeśli chcesz, kiedy tylko będziesz gotowa. Amy roześmiała się. Zapraszasz mnie na randkę, Ray Wilson. Serce Ray E. zabiło dziko. Tak. Więc tak. Amy roześmiała się. Chętnie pójdę z tobą na randkę. Tak. Ray wzniósł pięść w powietrze, a Amy roześmiała się jeszcze mocniej. Dzisiaj musimy się pospieszyć, zanim Craig zacznie się martwić. Przysięgam, że ten chłopak martwi się o nas jak o dzieci. Ray pospiesznie wyszedł za Amy z biura, a gdy jechał do domu Craiga z Amy w samochodzie, po cichu modlił się o długie życie. To było piękne życie, a on dopiero zaczynał się nim cieszyć.